Wydawnictwo naukowe PWN przedstawia Bożena Fabiani. Dalsze gawędy o sztuce. Sztuka jest podobna do poezji i jak poezja podlega natchnieniu. Giorgio Vasari. Lśniące rondle pana Chardena. Żana Battisti-Meona Chardena zaprosiłam do tego tomu na występy gościnne wyjątkowo, ponieważ nie działał w wieku XVII. Jest przedstawicielem wieku następnego, ale ponieważ inspirowali go mistrzowie holenderscy XVII wieku właśnie i z rokokowym, frywolnym malarstwem współczesnym sobie nie ma nic wspólnego, znalazł się u mnie na honorowym miejscu. Choć Chardin jest dziś sławnym artystą, w gruncie rzeczy mało wiemy o jego życiu prywatnym i o nim samym. Nie prowadził żadnego dziennika, a ponieważ nigdzie nie wyjeżdżał, nie pozostawił też żadnej korespondencji. I choć zmarł niecałe 2,5 wieku temu, pozostaje postacią trochę tajemniczą. Charles-Nicolas Cochin, sekretarz Królewskiej Akademii Malarskiej, tak go scharakteryzował. Cytuję. Monsieur Chardin był niewysoki, lecz dobrze zbudowany. Odznaczał się poczuciem humoru. Miał wiele zdrowego rozsądku i wielki zmysł krytyczny. Potrafił też z wyjątkową siłą wyrażać i uzasadniać swoje poglądy, nawet dotyczące tych zagadnień sztuki, które dość trudno wytłumaczyć. Objawił swój talent jako 29-latek. Na wystawie młodych pokazał po raz pierwszy swój obraz. Między innymi Raje i Bufet, oba w Luwrze. Raja to ogromna ryba. Na obrazie Chardena rozpłaszczona na ścianie płaszczka sama wygląda niczym obraz. Idiotycznie uśmiechnięta, z rozprutym brzuchem, czekająca w towarzystwie innych ryb i ostryk na wrzucenie do rondla. Tematem obrazu jest martwa natura. Stół kuchenny z tym wszystkim, co się na nim i w pobliżu znajduje. Podwinięty biały obrus, gliniany dzban, butla, nóż po jednej stronie obrazu, a po drugiej skradający się kocur, podekscytowany zapachem świeżych ryb. Świetny obraz, choć nieco krwawy. Bufet to podobnie wizerunek wiktuałów, tyle że wdzięczniejszych dla oka. Piramida owoców po środku, a po obu stronach rozmaite naczynia i piesek podpatrujący, czy tam, aby nie znalazłoby się coś dla niego. Obrazy te stały się dla Chardena biletem wstępu do akademii. Akademia to była najważniejsza instytucja artystyczna w kraju. Biedny Chardin, choć błysnął talentem, zbłądził. Wpisano go wprawdzie w poczet akademików, zaznaczając jednak, że zaszczyt ten spotyka go jako uzdolnionego malarza owoców i zwierząt, czyli martwej natury. Wylądował więc dosyć nisko.